stawiamy. Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was dalej, cześć, cześć, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek z The Cities kanału z PlayStation 4 Industries. Dzisiaj zaczynamy sobie od tego widoczku. Przechodzimy teraz do kamery kinowej, ponieważ dzisiaj zaczniemy od tego, co było przed live'em, a mianowicie, ponieważ to nie był live z Industries, teraz my cofniemy się do tego, co było przed, czyli do przebudowy dzielnicy rolniczej. Pokażę Wam, jak to się działo i przejdziemy sobie do dalszej budowy. No i do podsumowania live'a mniej więcej. Lecimy z tym.
Już całkiem nieźle działającą, idziemy z naszym bambajem, no dużo nie mówić, no po prostu to celek. Ten widok z tego tramwaju tutaj, to naprawdę musi być wspaniały. Zobaczcie, jak ten tramwaj się tutaj ładnie zapełnia, ma już 21 osób, które jedzie sobie do naszej pętli. Pojedźmy sobie trochę jeszcze kawałek, żeby nie było, i zaraz przejdziemy do całej reszty. Przed nami jest jeszcze jeden pasażer, jedzie, dwie osoby tutaj są, proszę bardzo. Jedna wysiada, dwie wsiadły i już dwie osoby czekają, trzy. Kolejny przystanek jest po drugiej stronie, w zupełnie innym miejscu. Czekajcie, pokażę wam. O, widzicie, nasz bambaj przejeżdża sobie tunelem pod spodem, pod tutaj kawałkiem dzielnicy i później on tutaj, o, wyjeżdża tutaj pomiędzy blokami, budynkami, tutaj wyjeżdża w naszym stylu. Dobra. I tutaj dużo ludzi wysiadło. Pewnie oni tutaj pracują i dojeżdżają tędy, możliwe. W kolejnym przystanku jest trzy osoby i naszym bambaju jest, czekaj, tutaj to jest, ile jest w naszym bambaju, czekajcie, zobaczmy,
14. O, 14, czyli wysiadło tyle samo, co wysiadło. No widzicie, na kolejnym jest 7 i to jeszcze jest na tej ulicy, tak, bo tutaj ściągniemy przez tą dzielnicę. Taki jest dosyć ciekawy, tutaj ten Bambaj puszczony, bo tutaj obok jest już nasza ukochana, moja przynajmniej ukochana zajezdnia, pętla. No, ale tutaj on sobie jedzie tędy, tu zapełniony jest. I tutaj jest koteczek. To jest dosyć duży koteczek bambajowy. I się zastanawiam, co z tym zrobić właściwie. Bo taki on jest dosyć naprawdę duży. O, o, wepchnął się. Proszę bardzo. No i tu mamy nasz kotek i wydaje mi się, że znalazłem problem. Problemem jest ten przystanek. O, ten tutaj. Ponieważ tutaj wszystkie linie się zatrzymywały, a obok jest tutaj ta pętla. Może po prostu na razie wywalmy, bo to może nie być najlepsze, bo tutaj tą linią, tutaj z tego co kojarzę, jedzie bardzo dużo bambajów. No, trzy linie na raz tutaj jedą, no to nie, to trochę przydużo. Dobra, jak będzie to w ten sposób, to całkiem nieźle. Tak, i tu mamy jedyną rzecz, którą dobudowałem później, to jest to. I tak, co bym tutaj zmienił w tej naszej pętli? Bym wyrzucił mimo wszystko stąd, bo tutaj daliśmy tam, żeby się budowały te sklepiki i tak dalej. Ale mimo wszystko, naprawdę one tutaj nie są niezbędne. Jak wyglądał taki park, to naprawdę według mnie było fajniejsze. I tutaj jest taka jedna altana. Ona jest tutaj od dzielnicy tam parkowej doprowadzona, co prawda, ale jakoś sobie w miarę radzi. O, widzimy, ktoś do niej nawet idzie teraz. No, a tutaj te bambaje, tutaj to wiemy. O, tu jest na przykład jakiś oczekiwany przystanek. Czekajcie, zobaczmy, co tutaj jedzie. Jedzie, wjechał jakiś bambaj. O, jest. Jest nasz bambaj. Bardzo... Czekajcie, gdzie on jedzie? Chwila, bo ja jestem nasz ciekaw. Czy to jest nasza dzielnica handlowa? Zobaczcie, ile tutaj jedzie do tego handlu. Mimo tego, że im tutaj puściliśmy ostatnio metro, to oni i tak wolą wybrać środek transportu. Puściliśmy metro. To jest jedna rzecz, którą robiliśmy. Poza tym, no tutaj no tych niektórych korków to tutaj nie da się usunąć. Chociaż tutaj na przykład mogłoby nie być świateł. To by o wiele bardziej tutaj ich przyspieszyło. No, sądzę, że już teraz będzie trochę lepiej. Tak, tutaj dodaliśmy właśnie to. Tutaj w przypadku chyba dużo po tej stronie nie kręciliśmy. Tutaj nam powoli zaczyna to obu umierać, ale postawiliśmy na to. Tu na przykład nasz pociąg towarowy jedzie sobie tutaj z gwizdaczkiem. I ja tutaj jedną rzecz jeszcze wmontowałem poza odcinkiem, a mianowicie tutaj sobie pociąg skręca, jedzie sobie tutaj i dojeżdża tu. Nie wiem, czemu tutaj ten pociąg jedzie, ale jedzie. I tutaj dojeżdżamy do naszej dzielnicy właśnie tej przemysłowej, do Górnego Śląska, tak? Czekaj, jak się nazywa? Gdzie jest nazwa? Jest. Górny Śląsk. I tutaj później stąd już wracam normalnie na trasę. Z tym, że tutaj jeszcze jest jedna stacja montowana. Przez tutaj przejeżdżają i towarowe, i pasażerskie pociągi. I tutaj przejeżdżają, tutaj nam kopie to bardzo pięknie. Tu jest ten nasz ciekawy bardzo przejazd kolejowy i z niego się już rozjeżdża wszędzie i wszędzie i wszędzie. Także tą dzielnicę budowaliśmy głównie. No tutaj, no to wiemy, no. Nasz Czarny Śląsk z kolei, tak, to live właśnie, jeszcze chyba nie zmieniłem nazwy, będzie nosić nazwę Czarny Śląsk. Live, bo głównie o Śląsku mówiliśmy właściwie tylko. No no cóż. Tak w ogóle, czy tutaj, nie no, gdzieś jest na pewno. Ten noclegowy coś. Patrz. To może być, tego nie przewidziałem. Myślałem, że baraki już tutaj mają, tak? To są baraki, to nie? Baraki. Trochę ci się zdziwiłem, ale dobra. Tak, tutaj właściwie to mi się wydaje, że tutaj prawie całkowicie już wykorzystaliśmy nasze złoża. No dobra, tutaj coś jeszcze jest. Tu można postawić jeszcze jakieś jedno kopanko od tej drugiej strony. Ale tak, bo musimy wbić najpierw na czwarty poziom, a później na piąty jeszcze. W tym najlepiej byłoby. Okej. No dobra. No nie jest aż tak daleko. Powiem wam, że dzisiaj na pewno wbijemy na czwarty poziom, natomiast czy na ten kolejny, to nie wiem. Zobaczymy. We'll see what we can do. Teraz będę w ogóle zobaczyć, czy tutaj jakiś import jest z tej dzielnicy, bo co jak co, ale tutaj nawet może być. A, to powywalajmy jak już. Tak, bo ona nie działa już po prostu. Tempo produkcji 0. No to nie, to jak 0, to nie ma sensu, żebyście tutaj wybyli i tutaj też mieć całe miejsce. Zamiast was tutaj mogę postawić, nie wiem, jakiś magazyn. Magazyn zawsze ważna rzecz. Czekaj, czy to jest ten duży? To jest 50 tysięcy?
Jeśli się da, to zostawmy sobie ten 50. I dajmy sobie, a ten ile ma? 30, nie bardzo, ten jest najmniejszy. I czekaj. O, i coś takiego jeszcze. Takim. I w ogóle byśmy postawili sobie jakby jakąś fabrykę, tak pomijawszy to wszystko. Mamy fabrykę wyrobów plastikowych. Tą fabrykę na razie jeszcze nie będziemy w nią wchodzić, bo ona jest... Tak, fabryka zabawek? Nie, na razie nie. Ale czekajcie, bo sobie popatrzmy w ogóle, bo tutaj się kręciliśmy. Tu nam się dzieje ta nasza nowa dzielnica. I tak w ogóle na moim zegarku nie może przekroczyć 20 minut, bo i tak tamten timelapse trwa już dosyć długo, tego co mi się wydaje. No a tu jest nasze uzdrowisko. Tu mamy jedną z naszych fabryk. I tutaj właśnie jest więcej szkła. Tu trzeba gdzieś postawić magazyn na szkło. Ja naprawdę próbowałem bardzo i to jeszcze raz bardzo uniknąć tego, ale... No ale nie da się. No niestety nie da się. Z tym, że my tutaj zrobimy oczywiście też na sposób. Czyli nie postawimy tutaj tak po prostu tych miejsc, skąd to będzie dojeżdżać, tylko... Czekaj. O, tutaj to spokojnie dojedzie. Przez to przejedzie i... Tutaj byłoby fajnie, jakby się zmieściło jakoś. I tak, poniekąd jest noc, dzięki czemu jest nasza widzialność ograniczona. O, ale wejdzie. Jeden wejdzie, świetnie. I on będzie wiadomo na co. No ma, czekaj. Na co miałbyś na szkło. Co nie? Tak, bo ty potrzebujesz szkła, bo ty znowu nie masz szkła. Jedzie ono co prawda stąd. Czy to jest pociągu jedzie. Ale ponieważ tu jest taki tłok, więc to długo jedzie, zobaczcie. Zobaczcie, tutaj cały czas jakaś ciężarówka wyjeżdża. A to aż się robi kolek tego. Zobaczmy za ile tutaj wyjedzie to w ogóle są. Tu jest nasze miasto przemysłowe. Mogliby jakieś nowe większe dworce towarowe wymyśleć. Nie wiem, z większą ilością wyjazdów, czy z podwójnymi torami, czy coś. Fajnie by było. Chociaż industrii już właściwie wyszło raz, więc wątpię. Ej, seria tu długo wyjeżdża. Bo co jak co, tutaj jest pełno ciężarówek, wjeżdża, a żadnej nie widzę tej, która nas interesuje. O, jest, wyjeżdża. No. Ale widzieliście, długo to trwało. No a tak poza tym możemy tutaj zrobić dalej, aby nam tutaj się budowali ludzie. O, tutaj coś się rozwaliło. A, to po tych bambajach. Po tych bambajach trochę się popsuło, nie powiem, że nie, ale ogólnie nie powinien być aż tak tragicznie. Tutaj na przykład coś wypadło. A poza tym to będziemy zamieniać. Nasze tutaj miejsca. O, tu możemy dorzucić jeszcze. Dobra, z tej strony i z tej. Również, proszę bardzo. Tak, no bo oni tutaj się chcą budować. A handel... Dobra, dodajmy też coś handlowi. Bo ja nie lubię zbyt dużo rzeczy robić w nocy. No wiecie, bo w nocy to za mało widać tak właściwie też. To też jest jedna z przyczyn tego, czemu nie chcę grać w nocy zbyt dużo. Bo jeszcze coś pokręcę i nie będę widzieć nawet gdzie. A na przykład jak jest tutaj to droga, to ja nawet właściwie nie wiem, jakim nawet powinienem puścić, bo jest noc i nie widać po prostu. Ale no dobra, już stwierdzam, że po prostu dobrze to zrobię, bo to ja. No ma, czekaj, jeżeli by to tutaj, o, w ten sposób weszło, świetnie. I tutaj sobie i tu miał być handel. Proszę bardzo. Tak, i tu jest taki zwykły handel, żadny nawet turystyczny czy coś, żeby po prostu nasi tutaj zwykli mieszkańcy mogli z niego całkowicie wykorzystać go. Więc proszę bardzo, tutaj w ogóle dorzućmy tutaj, bo oni tu powinni być. O. Dobra. A, i przepisy na całe miasto. Tak, tego jeszcze nie mamy. A wiem, co by się przydało. Przepis na całe miasto. Nie. To nie był dobry pomysł. To wywalmy. Tak, jak gdzie on jest. O. Mecenas i eutanazja małych przedsiębiorstw i dużych. To zawsze coś daje. No i tak. Zagospodarowanie przestrzeni przemysłowej. Nie mamy przemysłu zwykłego, więc nie musimy na to marudzić. Dzisiaj mamy biura, tak? Ale... Umówmy się, te biura tutaj to... To są tylko biura. No. Dobra, no to możemy właściwie tutaj wrócić już do tego miejsca. I tak. Z tego co pamiętam, tutaj macie policję. Ale ci zawsze marudzą. Tak, bo to jest dotyczy całego... całego ośrodka wypoczynkowego, dlatego zawsze jest tutaj problem. No, to chyba nie jest tutaj niezbędne właściwie, bo ja im tutaj po prostu stawiałem pocztę, dlatego tak tego trochę jest tutaj więcej.
Dobra, no i tak. Może rzeczywiście weźmy tutaj, pójdźmy na tą produkcję włókna szklanego. Bo my go mamy tam, coś tam się produkuje, ale to... Ale to jest właśnie coś tam. A ja bym wolał, żeby to nie było coś tam, tylko to było coś dużego. O. Tu sobie postawimy takie z dwa. I czekaj, to... Ona się już niestety zaczęła zapełniać, no cóż. To przestawić trzeba będzie go. Powiedzmy, że cię przestawimy, nie wiem, no... Tutaj. Na tą ulicę. To chyba dużo nie zmieni dla ciebie. Co nie? Czekaj, było ładnie. O, tutaj. No, tak, tutaj sobie postawimy. Jest, pięknie, podłączyło się. Takie to ja lubię rzeczy. I tutaj sobie na razie też zrobimy dojazd. Bo to za chwilę tutaj zmienimy całkowicie, ale proszę bardzo. O. I tu byśmy postawili sobie jeszcze te włókno szklane. Jedna. O, a propos. Wbiliśmy poziom czwarty w naszej... W naszej ropie. Mamy rafinerię oleju odporowego. Duże platformy wiertnicze, warsztat naprawczy, duży terminal naftowy i rafineria. Całkiem, całkiem nieźle. Coraz lepiej, coraz lepiej. No ma. No tak, czekaj, bo właściwie teraz tutaj całkowicie odcięliśmy do reszty świata. To nie najlepszy pomysł. A, to właściwie teraz zmienimy to. Postawmy tutaj ten budynek. On jest mimo wszystko dosyć duży. Mówię mimo wszystko, bo jest, no właśnie. I teraz tak, tu będą problemy. Ponieważ tu trzeba wcisnąć dużo rzeczy. Po pierwsze, to droga nie może tak tutaj sobie spokojnie prostacko jechać. Jak to było przed chwilą. Bo musi tu wjechać. O. Po drugie. To on trzeba to jakoś wcisnąć. Kurczę, tu się zaczyna robić mało miejsca. Tu się zaczyna robić ciasno, powiem tyle. Tu się naprawdę zaczyna robić ciasno. Tak, to na pewno trzeba stąd jakoś wykręcić. Czekaj. To będzie ciekawe. To będzie mocna jazda bez trzymanki, powiem wam tyle. Czekaj, właściwie chyba z tym jeszcze nie kręciliśmy. No właśnie. O. No, tu sobie zrobimy to tak. Dalej, tu. Trzeba wykręcić. O, o, o. Zaczyna się robić ciekawie. I teraz tak. Tu będzie bardzo dużo w jednym miejscu. Z góry uprzedzam. Tak, w sumie właściwie to nie jest taki głupi pomysł. Wy oczywiście nie wiecie, o czym ja mówię, ale zaraz dowiecie się. A mianowicie, żeby... Bo to musi wyjrzeć jakoś tam mniej więcej. O, przesuniemy sobie dotąd. I jeżeli zrobimy to tak podłączenie, to on będzie już przeszczęśliwy, bo podłączenie do niego jest tutaj zachowane. Dalej, zrobimy sobie podłączenie z tego. W sensie... No i właśnie, tu się robi problem, bo to się nie będzie chciało podłączyć za Chiny. Ale można właściwie zrobić to... Czekaj. Czekaj. Zróbmy dotąd. Później tu. I później tutaj, tak. O. I teraz z tego miejsca zróbmy wyjazd do góry. Ten tutaj z tym łączący. Denerwujecie mnie. To było bardzo irytujące, ale czekajcie. Zmienimy sobie tutaj. A teraz widzicie, czemu zawsze jest w Cities mało miejsca. No, dlatego. Albo właściwie można po prostu tutaj ulepszyć tą drogę i już będzie podłączone. A ta droga wyjazdowa... Tylko nie wiem, czy mi to właściwie o, właśnie. Tylko wtedy to mi tutaj nie wejdzie. No, to jednak nie. To jednak... Czekajcie. Bo tu się zrobił problem. To było bardzo... Bardzo... Dziwne. Dobra, no i tak. Z tego, co mi się wydaje tutaj... Jest za mało miejsca. Dobrze. Zaczynam tracić cierpliwość Cities. To tak, może zróbmy to w ten sposób, że to zacznę jechać w tym kierunku.
to sobie tu wykręci, bo to ja wiedziałem, że mi się tutaj uda tak wykręcić. Wygląda tak, jak wygląda, ale dało się, tak? To teraz tutaj trzeba przedłużyć trochę tę drogę. No, jedno tak tutaj zmieni, to będzie idealnie. Proszę bardzo. Oni po prostu muszą mieć tutaj, jak wjeżdżę do tego, tutaj to zawsze zrządzi. I teraz stąd trzeba jakkolwiek podłączyć. To z góry. O, widzicie? Widzicie? Mówiłem, że się uda. To, że teraz to wyburzyłem, to nic nie znaczy, że się nie udało, czy coś. Po prostu znaczy, że mi się nie spodobał zakręt. No tak, zróbmy sobie jeszcze raz stąd wyjazd. I stąd zakręt w to. No właściwie. Tak, byłoby idealnie, gdyby tutaj jeszcze to było takie, ale to się już nie uda. I to też się nie uda. No ma, chyba pozostaniemy przy takim rozwiązaniu. Jest bardzo dziwne, ale działa. A to jest chyba najbardziej cieszące. W ogóle się robił dzień chyba. Czy coś w tym stylu, więc byłoby fajnie, gdyby ten dzień jeszcze chwilę pobył. No ma, czy to mogę gdzieś tu postawić? Proszę. Proszę, muszę to przenieść gdziekolwiek indziej. Tu się przeniesie, świetnie. I teraz wracaj tutaj. O, do tych pociągów, świetnie. Tak. I stąd tu podłączenie. Dobra, to tak, to całkiem dobrze działa. To sobie wyrównajmy tutaj teren dookoła. O, i ten tutaj jeszcze. I ten tutaj. Tak, bo to jest wszystko na zboczu budowane, przez co tak wygląda, jak wygląda. Czyli nie wygląda najlepiej. No i nasze szkło teoretycznie powinno się zacząć za chwilę już produkować. Całkiem mocno. Prężnie, nawet bym powiedział. Natomiast tutaj możemy sobie postawić nasze jeszcze z baraki jakieś jedne. Warsztat naprawczy to nie. Dobra, no i tak, wracając do naszego tej ropy. Mamy taki budynek, który teraz dostaliśmy, a mianowicie warsztat naprawczy. I my go nie postawimy w tym miejscu, w sensie tutaj u nich. A bo dobra, postawmy jeden. Bo on działa tam, że przyspiesza trochę, co nie? O 5%. I jeden nam wystarczy całkowicie, bo tutaj to i tak. Jak zacznie szybciej to kopać, to nie będzie najlepiej ogólnie dla nas po prostu. Natomiast to, że możemy teraz postawić to zamiast tych małych, jest naprawdę bardzo fajne. Ale one zupełnie tak samo wyglądają poza tym. Więc to jest akurat dosyć ciekawe. W sensie prawie tak samo, tak? Trochę się zmieniają świetniki, są po drugiej stronie, a tak poza tym to wygląda prawie tak samo. O, tylko że teraz wszystkie mają, bo nie mają połączenia. Zobaczmy, skąd będziecie mieli dojazd. O, jedzie ciężarówka stąd, jedna jedzie z innego miejsca, druga stąd i trzecia stąd. Czyli po prostu wszystko się zamyka w tym miejscu. I mamy chyba nowy jakiś składzik, o, dokładnie mówiłem, 60 tysięcy pojemność. Postawmy go sobie. Składów nigdy za mało, tak? Bo wtedy to wszystko będzie działać jak najszybciej. Dobrze, no i tak, ponieważ czas już jest odpowiedni, to ja jeszcze tylko jakąś fabrykę dzisiaj tutaj koniecznie chciałem po prostu postawić, więc to tak. Fabryka wyrobów plastikowych nie. Stwierdziliśmy, że nie. Fabryka elektroniki. Chciałbym coś, co nie wykorzystuje, czekaj, to wykorzystuje metal. No właśnie. To wykorzystuje tylko. To byłoby dobre gdzieś w... Dobra, zaraz zobaczymy. To wykorzystuje bardzo dużo. Nie. Czekaj. Fabryka elektroniki wykorzystuje tylko plastik stąd. To może w to byśmy poszli. Akurat by pasowało do tego, co tam robimy, więc... Co jeszcze mamy? Fabryka samochodów, też można, nawet już. I fabryka żywności. A, no i mamy jeszcze jeden. Najlepszy, stocznia. On to po prostu produkuje pieniądze. No ma, to może postawmy faktycznie tą fabrykę elektroniki. Bo ona tutaj będzie najlepiej aktualnie, chociaż dzisiaj dużo się działo właściwie po tej stronie. Tylko gdzie byśmy fabrykę ubran tu wmontowali, bo to jest kloc. To jest duży kloc. Ale podsumowując, postawmy po prostu
w kolejnym odcinku postawimy fabrykę elektroniki, bo będziemy się bardziej tamtym zajmować. Natomiast teraz to faktycznie kręciliśmy więcej przy rolnictwie, więc już go zakończmy tutaj postawieniem czegoś takiego. No ma to tak, to sobie to postawimy, zaraz wam pokażę gdzie. Stąd sobie puścimy drogę. I tak, tutaj nasze totowisko jest. Ono mi tu w żaden sposób nie pomaga. To jest moje własne. A, tak, tutaj to wywalimy. I tutaj to wywalimy. Tak, bo tutaj to totowisko trzeba nie naprawdę przestawić, bo ono tutaj nam wchodzi dosyć brutalnie. Moje zamiary. A wydaje mi się, że jak stąd pójdziemy i tutaj się z tym podłączymy, to będzie lepiej coś wyglądać. Będzie lepiej działać. A nie, wyszło na to samo. No dobra, tak czy siak, od tej strony stawiamy naszą fabrykę. Teraz czy ona mi tutaj wejdzie ładnie? Ładnie nawet wejdzie. Aha, i tu widziałem, że się jakiś zrobił dylemat. O, teraz idealnie się weszło. No. Czekaj, przedłużmy sobie tutaj tą autostradę, żeby jakby coś mi tutaj nie stwierdził, że tutaj już nie wejdzie. Stawiamy. Proszę bardzo, o, tu nawet trochę w ziemię wszedł. A nie, ona jest taka płaska. Fabryka ubrań postawiona w naszym mieście. No ma, no i teraz tutaj jest jakieś budynki poustawiamy, nie wiem. Właściwie tutaj pola by można było wstawić, ale pola nam tutaj nie wejdą, chyba że w ten sposób tutaj, bo to jest... O tak, bo to tutaj ma być oczywiście ta dzielnica. I tak, tu nam jakieś pole może wejść. Ale zobaczmy może bardziej, właściwie, od drugiej strony, czyli jakieś takie coś. Aha, tam jest... Czy ja dobrze rozumiem, że to droga jest krzywo? Zrobiona, żeby tutaj ma dudził? No tak mi się wydaje. Dobra, słyszę, że już mam w ogóle kończyć tak poza tym. Więc... To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie ogólne. No, to tutaj sobie postawmy jakieś pole uprawne i kończymy to faktycznie. Faktycznie, fizycznie i w ogóle. Natomiast tutaj, czekajcie, bo coś mi tutaj na pewno weszło. Nic mi tu nie weszło. A to trochę szkoda. Powiem tyle, no trochę naprawdę się zawiodłem, ale no dobra. Wiem, co tu wejdzie. Tu wejdą magazyny. Tu wejdą magazyny do tego właśnie miejsca. One będą idealne. Tutaj jeszcze jeden wejdzie. Okej, okay. Mówię, że wejdzie, to wejdzie. To sobie przestawię na drugą stronę. I wejdzie. Ciach, ciach, ciach. Ciach. No, na razie tutaj ich nie będę tutaj podstawiać, na co mają być. Postawmy jeszcze jedno pole uprawne. I sobie to już dokończę poza odcinkiem. O, tutaj idealnie nam te pole wchodziły w ogóle. Tak poza tym. Poczekajcie, to sobie przestawmy już. Jak tak idealnie weszły, to ja sobie je przestawię, bo tutaj są szkółki przy tym. Tu. I tu. Proszę bardzo. I pociągi, żeby nie było, że później ich nie podłączyłem. Mogą się pojawić takie później komentarze. A, wiadomo, że podłączyłeś tych pociągów później. Spokojnie. Spokojnie. Wszystko się zrobi. Dobra, no i tak. Tutaj to jest tak. Tak. Tak, tu się podłączy i stąd nasze pociągi towarowe. Dobrze, a na co to było tak w ogóle? Fabryka ubrań, plony i plastik. No ma, no to jeden będzie aktualnie na plastik, a drugi będzie na coś zupełnie innego. A mianowicie na coś, czego w ogóle nie mamy jeszcze nigdzie. A mianowicie na... Zapraszam słowa, towar? Towar? Jaki towar? Okej. Okay. Ogólny obszar przemysłowy zmienia produkty z wytwarzanych obszarów przemysłowych w towar, który można sprzedawać w strefie handlowej. No ma, no to towar. Proszę bardzo. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie sobie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowy, możecie kliknąć subskrybuj ten dźwięk dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego odcinka. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Kończymy to. Cześć!